Cześć, w dzisiejszym odcinku zrobimy test Boscha GLL380. Zapraszam do oglądania. Bosch GLL380. Jest to następca kultowego modelu 380P, który tak naprawdę zapoczątkował lasery 3x360. W obecnym momencie na rynku znajduje się kolekcja, można powiedzieć, GLL380. To jest podstawowy model bez żadnej litery na końcu, czyli GLL380. I jest jeszcze model C i model CG. Dzisiaj skupimy się na tym podstawowym modelu. Jest to laser 3x360 wyposażony w czerwone diody lasera. Urządzenie, można powiedzieć, że tak naprawdę przeszło upgrade, jeśli chodzi o wygląd obudowy. Zyskało kilka takich ciekawych funkcjonalności, o których za chwilę opowiemy. Sama budowa urządzenia. Podobnie jak w większości urządzeń tego typu, czarna część jest to taki gumowany plastik utrudniający wyślizgnięcie się z dłoni. Część tutaj ta niebieska, jak to się mówi w Boschu, taki zielono-niebieski, dla mnie to jest kolor, ale mówi się, że seria niebieska, więc przyjmijmy, że niebieska część obudowy jest to plastik wysokiej jakości, który znacie z Boscha. Urządzenie wyposażone w dwóch miejscach w system sterowania, czyli tutaj mamy trzypozycyjny suwak, którym odblokowujemy lub zablokowujemy system poziomowania, oraz tu na górze urządzenia panel sterujący wyposażony w dwa przyciski. W zestawie jest torba z uchwytem na pasek, tarczka celownicza wyposażona w dwa magnesy na górze, nóżkę do postawienia tej tarczki i podstawowy pierwszy startowy zestaw baterii alkalicznych, bo urządzenie to zasilane jest typowo bateriami, tak? Nie ma tutaj akumulatora, nie da się tego akumulatora tutaj dołożyć systemowego. Jest to laser, który jest zasilany 4 bateriami typu AA. U spodu urządzenia znajduje się gwint 5/8 oraz 1/4 cala. Urządzenie posiada jeszcze specjalne szyny, które są właśnie taką innowacją do niektórych rodzajów uchwytów, czyli są uchwyty, które się po prostu tutaj wsuwa, są to typowo rozwiązania Boscha. Ostatnim elementem, który z zewnątrz należy wspomnieć, są duże kopułki względem poprzednika. Kopułki są metalowe, mocowane śrubami od zewnątrz, także myślę, że to tyle na temat budowy. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób funkcjonuje samo włączenie i przyłączenie poszczególnych funkcji. Czyli tak, bocznym suwakiem na lewej stronie urządzenia możemy włączyć zasilanie w trybie zablokowanym albo w trybie włączonego systemu poziomowania. W trybie zablokowanym urządzenie co jakiś czas mruga informacyjnie, abyśmy pamiętali o tym, że nie jest to poziom, tylko jest to płaszczyzna. Natomiast w trybie poziomowania mechanizm doprowadza urządzenie do tego, żeby wskazywało linie pionowe i poziome. Dodatkowo producent wyposażył urządzenie w alarm, który po przekroczeniu zakresu pracy systemu poziomowania informuje nas dźwiękowo oraz wizualnie poprzez mrugnięcia, że nie jest w stanie się wypoziomować. Na górze obudowy, przełączę w zablokowany. Na górze obudowy znajdują się dwie diody informacyjne. Jedna jest to dioda zasilania, która pokazuje nam w momencie słabej baterii, że należy zmienić akumulatory, to znaczy baterię. W tym momencie dioda świeci się na zielono, mówiąc o tym, że zasilanie jest jak najbardziej prawidłowe. Po drugiej stronie jest kłódka, informuje właśnie o tym, że jest to praca w trybie zablokowanym. Po przełączeniu w tryb poziomowania kłódka znika. Poniżej znajduje się przycisk laser, który służy do przełączania sekwencji linii, czyli mamy poziom, jeden pion, dwa piony i wszystkie trzy. I tak ta sekwencja przeskakuje. Jest jeszcze dodatkowo jeden przycisk,
Jest to przycisk, a pod nim dioda, która informuje nas o tym, że urządzenie pracuje teraz w trybie z detektorem odbiornikiem i możemy sobie wykonywać pewne czynności na zewnątrz w momencie, gdy nie widać wiązki lasera. Zapraszam Was do drugiej części filmu, w której zrobimy test na naszej stacji pomiarowej. Zobaczymy, jakie właściwości ma Bosch GLL380. Druga część testu Boscha GLL380. Sprawdźmy jego wagę. 810 gram z bateriami. Zobaczmy, jak działa system poziomowania w Boschu. Dobra, mamy 0, 1 stopień, 2 stopnie, 3 stopnie, 3,5 stopnia. I teraz sprawdzimy, jak jasno świeci oraz jak grube linie posiada ten model lasera. Linia pozioma zapełnia pełne 3 kratki. Linia pionowa 2,5. Tak to wygląda. Sprawdźmy, jaka jest jasność. Linia pozioma 24 luksy. Linia pionowa 19. Przecięcie linii 45 luksów. Zapraszam na podsumowanie. Bosch GLL380, jak widzieliście, w warunkach naszej stacji pomiarowej wypadł bardzo, bardzo dobrze. Można powiedzieć, że jest to godny następca swojego poprzednika, czyli Boscha GLL380P. Jasność świecenia, grubość linii jak najbardziej na duży plus, zaskoczenie. System poziomowania także bardzo przyzwoicie wybiera nierówności. Czy można cokolwiek powiedzieć złego na temat tego urządzenia? Myślę, że to co w przypadku wszystkich innych urządzeń producentów tych renomowanych, że w przypadku jakichś wypadków, jeśli spadnie urządzenie czy coś się z nim wydarzy, no to w serwisach często jest także klienci są odsyłani z kwitkiem lub wycena naprawy przewyższa wartość urządzenia. To jest chyba taka największa bolączka, bo jako produkt, jako urządzenie jest to produkt kompletny, wykonany bardzo dobrze, świecący bardzo dobrze, mający fajne parametry. No jednak właśnie cieniem kładzie się ta obsługa w razie jakichś sytuacji losowych, ale ja oceniam ten produkt jako bardzo dobry. Jeśli rozważacie zakup, to na pewno warto wziąć pod uwagę Boscha 380 w tej czerwonej wersji podstawowej jako rywala do wszystkich innych produktów. Jego cena w różnych tam promocyjnych sytuacjach na Allegro i tak dalej oscyluje od 1300 do 1500, jeśli chodzi o takie wyposażenie, jakie widzieliście w tym filmie. Jeśli chodzi o szersze zestawy, to bywa z tym różnie. U nas na sklepie ta cena jest taka nie najniższa, nie najwyższa, ale też posiadamy ten model w sprzedaży. I cóż, dziękuję Wam za obejrzenie tego testu. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego modelu czy jakichkolwiek innych sprzętów pomiarowych, to zapraszam do zadawania w komentarzach, do kontaktu z nami, bo nie zawsze jesteśmy w stanie szybko odpowiedzieć na komentarz. Jak do nas zadzwonicie, macie jakąś wątpliwość, to na pewno dostaniecie tą odpowiedź dużo szybciej. Tym samym zapraszam Was do pozostałych naszych filmów, do subskrypcji kanału, a ja się już z Wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia. Cześć.